Witam. Mamy dzisiaj kolejny piękny dzień i chciałbym przedstawić cel mojej dzisiejszej podróży. Wyruszymy stąd, z Onnut, szybką koleją. Będziemy jechać tutaj, 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 tu, aż dojedziemy do Siam, gdzie byliśmy ostatnio, czyli tutaj. A ze Siam pójdziemy pieszo tą uliczką i dojdziemy tutaj do farmy węży. Znajdujemy się na farmie węży. Na świecie są tylko dwa takie duże miejsca. W Brazylii, właśnie nad Bangkoku. Co ciekawe, farma nie miała na początku przeznaczenia turystycznego. Powstała przy szpitalu jako część Instytutu Tajskiego Czerwonego Krzyża, aby badać węże oraz zbierać ich jad do produkcji serii. Jako leku dla ludzi, którzy zostali ukąszeni przez te jadowite gady. Za brudną szybą widzimy ogromnego pytona. Ten wąż osiąga od 4 do 6 metrów długości i jest największym wężem, jakiego znaleziono do tej pory w Azji. Wąż słoniowy. Jest teraz w wodzie i się ukrywa przed nami. Nie wiem, czy będzie widać, ale na przykład za wężem są również ryby, które stanowią na pewno jego pokarm. Zielony pyton drzewny. Węże nie mają tutaj zbyt dobrych warunków, gdyż trawa jest sztuczna oraz rośliny są też sztuczne. A tutaj mamy zielonego węża drzewnego, naszego pytona. Tutaj z kolei mamy dużo żywsze gatunki wężu. Po kolorze tego węża widać, że jest niezwykle jadowity. Im ma bardziej jaskrawe kolory, tym bardziej zabójczy jad. Może jest małym wężem, ale potrafi zabić nawet człowieka. Teraz przechodzimy do muzeum, w którym niestety, ale nie wolno kręcić kamerą. Węże w formalinie.
ja i Pyton w miejscu, w którym nie można kręcić. Mam nadzieję, że mnie stąd nie wyrzucą i nie zabiorą kamery. Potem możemy zobaczyć, jak Pyton wygląda w środku. To jest jego serce. Żołądek. Jajo. Oraz koniec jego ogona. Ten wąż ma ponad 2 metry długości. Mimo zakazu udało mi się nakręcić ciekawe wideo. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdrowienia z farmy węży. Przesyła Sebastian.